Dzień doberek, dzień doberek, jesteśmy, jest czwartek, już blisko piątku, to co, zaczynamy, nie? Dobry reszta świata. Dzień dobry, dzień doberek. Kurczę, jak zwykle technicznie nieogarnięci, bo po co jesteśmy? O, dzień doberek, dzień doberek. Zbierajcie się, zbierajcie, bo nam się łatwiej mówi, jak wiemy, że tam jesteście, niż mamy mówić do siebie. Grzesiu wrócił znowu na pozycję lidera. Dzień dobry, dzień dobry. Anna z Myśli, Boża nas tutaj wszystkich wita. Jest oczywiście Patrycja z Mokrego, znowu w czołówce. Coś tam się chyba w Mokrym lepszy internet postawili. Teraz witam serdecznie, Krystynko, cześć, jest Aleksandra, jest Katarzyna, jest Mola, Mola, dzień doberek Joasiu, jest Urszula, dzień dobry, tam widzę Elżbieta Puszkiewicz jest, jest Murbaniak jest, dzień dobry, Małgośka wita, Weronika wita, zbierajcie się, zbierajcie, ja żeby przyspieszyć sprawę, to wam powiem, że już jest czwartek, a skoro czwartek, to już niedługo piątek. A skoro piątek, to już weekend. I co niektórzy pamiętają, albo i nie, że w poniedziałek jest święto, także w poniedziałek papatek nie będzie, bo też będziemy odpoczywać. Dzień doberek, hello, hello. Witam cieplutko, Ewka, Bogumiła jest. Anka, wita. Dzień dobry, pani Radka, jak zwykle piękna. Dziękuję. Czyli film działa. Jaki tak światłowód mamy, no proszę, witam serdecznie, dzień dobry, taka zaspana. Kurczę, się rano wstawać tak naprawdę nie chciało, no ale to inna bajka. Dobra, mamy 11 sierpnia, czwartek, imieniny obchodzi Włodzimierz i Zuzanna oraz Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Ligia, Lilia, Piotr, Rafin, Telimena, Tyburcjusz, Właściwoj, Włodzimir oraz Turbycy. Przysłowia na dziś mamy dwa. Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha. A u nas w ogóle nie dmucha. Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. O. To coś, akurat proste. Coś dla mnie. No, tu jest dzień konserwatora zabytków. A Mariola też jest konserwatorem zabytków? No też takim można nazwać ją konserwatorem zabytków. No. I wszystkie inne kosmetyczki, fryzjerki? Wiecie, czy? O czym mój mąż mówi, że wczoraj mnie zakonserwowała fryzjerka. No, no można, wiecie, no w pewnym wieku to i fryzjerka, i klient, no to można powiedzieć. Się konserwują. No. Dobra, czyli dzień konserwatora zabytków dzisiaj mamy. Słońce wstało, słuchajcie, o 5.12, zajdzie o 20.10, ciemno zrobi się już o 20.49. Tu ja się piszę, że przeraża ten upływ dni, tygodni, miesięcy. No niestety. No leci szybko. Ja po też prostu jeszcze pamiętam, jak byłem młody. Leci bardzo szybko, słuchajcie, to dopiero był koniec roku szkolnego, a właśnie przed chwilą dostaliśmy powiadomienie, że coś tam się w Librusie zmienia. No to ja już dostaję na całym ciele ciarki, słuchajcie, bo Librus, dla tych, co nie wiedzą, co nie mają dzieci w szkołach, to jest dziennik elektroniczny i już nam przypominają, że coś się zmienia. A jeszcze dziecko nie wie, że zostało jedynka, rodzic już wie. Także już mnie po prostu, nie wiem, dlaczego oni mi to tak szybko przypominają, bo ja tak tej szkoły nie lubię, słuchajcie. Z pozycji rodzica bardzo, bardzo nie lubię. No, masz łańcuszek do kupienia? Nie, ten dostała chyba ode mnie, także nie, nie, nie. No. No, na którąś tam rocznicę, żeby się przydało, bo to już tak 10 lat noszę. No na 15 rocznicę ślubu, to zawsze on ma lat. Panie Boże, jeżeli istniejesz, daj mi cierpliwość do tej kobiety, bo po prostu nie wytrzymam nerwów. No, to pamiętam, jak mi kupił Tom. To się nazywa celebrytka. To wtedy Małgorzata Kożuchowska miała taką samą, a ja sobie z czasem dokupiłam jeszcze serduszko i coś tam jeszcze. No, Wola, nie wiem. Taką miała celebrytkę. No, Małgosia Kożuchowska już tego nie nosi, no bo to wiesz, to było ile lat temu? Tam 8 lat temu, nie? Wtedy to tak. No, a ja to cały czas tak noszę. Chodzisz z moją kobietą do złotnika i mówisz jej, wybierz, co sobie chcesz.
i wybieram najcięższe, jakieś takie proste, to nie, to za duże, to za małe, to za bardzo wykwitne, to za mniej wykwitne. I na końcu wychodzi z prostym kółkiem, które mógłbym wybić chyba tam, nie wiem. Jak po, wygląda to jak podkładka pod śrubkę, takim prostym, z najchudszym, bo to będzie dobrze wyglądać. No i wygląda dobrze, ale potem wychodzi i marudzi. Kiedyś jej kupowałem średni raz w tygodniu kwiaty, to krzyczała na mnie, że pieniądze wydaje. Więc jej nie kupuję, teraz na mnie nie krzyczy, przecież to jest proste, nie? Teraz tak, co tu jest za konserwowanie mężów? Mola, ty musisz uważać z tym konserwowaniem, ponieważ jakby to w zeszłym tygodniu miałem między innymi zajęcia z Ajurwedy i tam było powiedziane, że wy kobiety możecie długo, często, ile tam chcecie, a mężczyźni jednak te swoje możliwości mają wyczerpane i było to powiązane z wyrzutem nasienia. Więc tam nam Pijusz z Nirmali mówił, żeby jednak, słuchajcie, chłopaki, w pewnym wieku to już trzeba się oszczędzać. A ja mówię, człowieku, ja się nie zacząłem jeszcze eksploatować, a już muszę się oszczędzać. Ale prawda jest taka, że według hinduskiej tym mężczyźni mają gorzej, bo my mamy ograniczone zasoby. Co wy macie gorzej? Zasoby ograniczone, jeżeli chodzi o te sprawy. Ale przy okazji zareklamował, że co prawda u niego w instytucie się to nie robi, ale mówi, są ośrodki, które uczą seksu tantrycznego, tam już jest bez tej końcowej fazy i można godzinami. Ja mówię, o chłopie, tam. Ja bym jeszcze spać nie miał, nie wiem, nie? Dobra, co wy tu piszecie? Czekajcie, konserwujemy. Ja też chwilowo mam dosyć, tak fajna fryzurka, chyba nie do mnie to było, a do ciebie to musiałaby. Tak. Na zamówienie, Marek. No na zamówienie łańcuszka, bo kto nie wie, to no. Grzesiu, że ja nie skojarzyłem. Kto nie wie, to Grzesiu jest złotnikiem, słuchajcie, no Grzesiu temat podłapał, no. Grzesiu się nie... Brawo Grzesiu, no. Grzesiu się nigdy nie uzewnętrznia, więc nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, piszcie do Grzesia, będziecie mieli to samo, co w sklepie, tylko lepiej. No nie wiem, czy Grzesiu za tego życzy. Coś pięknego znowu dla żony. No ona już ma coś pięknego mnie obok. Po co jej więcej, nie? Jest Sylka, dzień dobry, że się zbieracie, się widzę, zbieracie. Witam. Jakbym widziała Marysię z brodą, ale kląta ty. Tak podobna, nie? Marysia jest podobna do Marka. No. Tam wiadomo, chociaż że... nie, nasza młodsza córka jest podobna do mojego męża. Mm. Chociaż lekarz mówił, że jak była robiona, to mnie akurat nie było. Ale tą historię już kiedyś opowiadaliśmy, więc nie będę... A jest tak do niego podobna, że... Dobra, opatrz. A tu jeszcze kawę z chia pije rano Alinka. No już nie ma tej kawy z chia, Alinka. Nie ma już tej kawy z chia i z tą czagą. Dostaliśmy paletę, właśnie idę rozpakować ją zaraz, z Darów Natury i jestem ciekawa, jakie tam kawy przyjechały, ale właśnie tej z chia i tą szczagą już tego nie Gadane ma. Gadane też ma potacie, ciekawe. Dobra, słuchajcie, mamy teraz tak. Mam tu cytat Franciszka Papieża, z którym nie do końca się zgadzam, ale ty... Aha. Halo! Od 343 odcinków nic się nie zmieniło. Potrzebujemy ciszy. Było pindol, jedziemy dalej. Słuchajcie, zgadzam się do zasady, ale będę się czepiał szczegółów. Pokora i delikatność nie są cnotami słabych. Dziewczyny, nie macie z dwa granaty, rzucę tam. Mamy 110 metrów biura, a i tak słyszę, co mówią. Just in moment. Przyszła klientka, pierdoli. No kurde, podejdź do pani, będzie ci łatwiej. Dobra, Dani do Franciszka, mamy Martę. Marta to jest nasza tutaj nieetatowa kierowniczka. I ona z klientem rozmawia w tym momencie, siedząc przy biurku na 2 metry. I się dziwi, że komitet nie słyszy pani. Ja bym też nie słyszał. Dobra, ale wracamy do papieża Franciszka. Pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, by czuć się ważnymi. Ja to powtórzę. Pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. A ja się pytam, po co się czuć ważnym? Dlaczego dla kogoś jest istotne w ogóle to, żeby się ważnym czuć, żeby było dla kogoś, żeby ktoś się czuł lepszym od kogoś innego? To jest takie dla mnie trochę dziwne. No dlaczego się nie czuć po prostu sobą? Ale to może ja już tak mam. A jak wiecie, ja mam różne takie przemyślenia życiowe, niekoniecznie zgodne z tym, co jakby ogólnie jest podawane. Dobrze, matka, mówię, czy nie? Znaczy nie wiem, bo ja nie mam coś takiego, bo znaczy ja znam dużo takich ludzi, którzy zawsze lubią być pierwsi, najważniejsi i ten,
albo tam, nie wiem, nie? Czy no. Tak jak w szkole nie było, nie? Nie rozumiem, po co oj, to? Musi mieć świadectwo z paskiem, bo wtedy się czuje lepiej, nie? Musi tam być tam pochwalony przez szefa, podlizywać się. Znaczy ja tego nienawidzę po prostu. Ja dla mnie to jest najgorsze cechy. O mnie są wszyscy są ludzi i tak dalej. No. Dobra, ale żeby nie przymarudzać, zanim dojdziemy do Gojnika, bo o nim jest dużo dowcip, który znalazłem. Wczoraj go chciałem powiedzieć, ale nie wyszło. Chodzi ksiądz po kolędzie, dzwoni do pewnego mieszkania. Czy to ty, aniołku, odzywa się głos za drzwi? Nie, ale jestem z tej samej firmy. No, Krysia Grot pisze, że mężczyzna do końca może. No. Gadane ma po tacie. Ale ty masz już się skupić na Gojniku. Dobra, dziewczyny, to teraz słuchajcie o Gojniku. A, tak, normalnie ludzie nie muszą się czuć, ale nie muszą, tak. No. O, to jeszcze Beatka z Bydgoszczy. Znaczy się, bo... Czy ja zawsze miałam takie ześwirowanie, po prostu ja nie bardzo takie drażnią mnie bardzo ludzie, którzy muszą być pierwsi, wszędzie muszą być pierwsi, tak, gdzieś tam się przepychają, są pierwsi, najlepsi, albo chcą, żeby dzieci były najlepsze, tak, żeby miały dobre stopnie. Czy one będą miały lepiej w życiu? Żeby było ważne, żeby było jasne, już dawno temu Maslow niejaki wymyślił, a potem reszta psychologów czy socjologów to podciągnęła, że jest coś takiego jak potrzeba bycia ważnym. Ale ta potrzeba bycia ważnym jest taka wewnętrzna dla mnie, że to ja potrzebuję, żeby ewentualnie ktoś tam potrzeba. Ta potrzeba w ogóle może być bardzo wysoka albo bardzo nisko, ale chodzi o to, że niektórzy naprawdę tą potrzebę mają tak wysoko wywaloną, że to po prostu szok, nie? Że on musi być ważny i to jest straszne. No dobra, bo kończymy, bo tego Gojnika. Ja jeszcze jeden dowcip, bo wiadomo, że kończyliśmy już część rozrywkowo-filozoficzną, przechodzimy do Gojnika. Dlaczego został pan zwolniony z poprzedniej pracy? No, uciekłem z żoną dyrektora. To świetnie, ma pan dziś pracę od dzisiaj. U mnie. Dobra, i teraz tak. Słuchajcie, tak, nie są ważne ordery, tak, zgadza się. Ale no dobra, no tam ci co chcą, tam niech sobie tam walczą, dobra. O to tam, nie wiem, mnie to tak jakoś tam w ogóle nie rajcuje, takie rzeczy, słuchajcie. I teraz tak, Gojnik. O Gojniku wam tutaj dzisiaj tak krótko opowiem, bo bardzo, nawet na transmisji już bardzo dawno nie opowiadałam. Jest to taka fajna herbatka, słuchajcie, która nie rośnie w Polsce, tylko przede wszystkim rośnie, najbardziej znana w Grecji i w Bułgarii, tak? Rośnie na nasłonecznionych stokach. Gdzieś tam też taki, ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy w Polsce też wyrośnie. Być może wyrośnie. Wyrośnie, ale nie będzie miał właściwości. Wyrośnie, ale nie wiem, czy taki ładny kwiatostan wyrośnie, bo najważniejszy jest ten kwiatostan. I w tym roku było piękne lato, być może by wyrosło, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, z tego co wiem, to w Polsce nikt nie robi, słuchajcie, upraw Gojnika i mówię, te najbardziej smaczne, najbardziej znane, Grecy, Bułgarzy, oni się na tym znają, wiedzą jak to hodować, jak to zbierać i słuchajcie, suszyć. I u nich to się pije tak jak u nas pokrzywa. Tak? Jest takim właśnie, jest takim ziołem powszechnym na wszystko, tak? Tak jak nasza pokrzywa, słuchajcie. I teraz tak, to jest Gojnik, inaczej nazywa się szałwią libańską. Albo herbatką górską. Albo coś tam z żelazną jeszcze było, dlatego, nie? Że on właśnie rośnie, tak najlepszy jest na tych stokach górskich, takich nasłonecznionych. Od tysięcy lat wykorzystywany, słuchajcie, w krajach bałkańskich i na Bliskim Wschodzie. Zawiera wiele, wiele cennych składników, żelazo, cynk, słuchajcie, potas, miedź, magnez, tak? Ma pozytywny wpływ na regenerację i odporność naszego organizmu, ale to nie wszystkie jego właściwości. Mogę ci raz przerwać? Tak. Tylko raz. Słuchajcie, najważniejsza cecha Gojnika, która mocno go odróżnia od wielu, wielu herbatek czy tam ziół, jest to, że Gojnik jest bardzo, ale to bardzo smaczny. Można go pić codziennie i nie ma z tym najmniejszego problemu. A to, że on przy okazji działa takie, jak to gdzie nigdzie mówią, cuda, czyli ma działanie takie, jak Renata mówi, to dla mnie jest rzeczą drugorzędną, bo pierwsze jest to, że jest naprawdę
Tak, jest naprawdę herbatką smaczną. No. Wy ten gojnik, tuż powiem troszeczkę inaczej, bo chciałam od innej strony powiedzieć, możecie dodawać tam listek mięty, cytrynę, możecie słodzić ten gojnik miodem, tak? Możecie go dawać dzieciom. Tutaj tylko jedynie kobiety w ciąży bym tak nie zachęcała do picia, bo on na pewno nie zaszkodzi, ale tam do końca nie jest przebadany, tak? Pod tym względem. Ale słuchajcie, każdy z nas spokojnie ten gojnik może pić i to 3-4 filiżanki. My znamy z Markiem takich ludzi, słuchajcie, którzy swoim dzieciom nie dają czarnej herbaty, nie dają żadnej innej, nie dają słodyczy i od małego dziecko dostaje tę butelkę ze smoczkiem i w środku gojnik. I w środku gojnik na odporność. Tak, i dzieci, słuchajcie, to piją i bardzo, słuchajcie, lubią. Także tutaj można z tą herbatką kombinować spokojnie z polską miętą, można to mieszać, też wychodzi, można na ciepło i na zimno topić, tak? Ma też właściwości przeciwzapalne, takie na odporność fajne, przeciwbakteryjne, tak? Co jeszcze? Ma zastosowanie jako środek wspomagający w leczeniu oskrzeli, zapaleniu zatok, skraca czas trwania infekcji. Posiada też właściwości przeciwkaszlowe, redukuje uczucie wyczerpania, zmęczenia, regeneruje nasze siły, dodaje nam energii i witalności. Co jeszcze? Też ma takie właściwości lekko wyciszające, uspokajające, dlatego stosowana jest też do regulacji układu nerwowego, tak? Oprócz tych cennych gojnik działuje na zaburzenia żołądkowo-jelitowe i tam właśnie w Grecji, słuchajcie, w tych krajach, gdzie się hoduje, to jak boli brzuszek, to oni, słuchajcie, pierwsze co robią, to sięgają po gojnik i piją ten gojnik, tak? Bo łagodzi objawy wielu schorzeń. Jest też herbatką moczopędną, czy nie tak mocno, ale delikatnie moczopędną. Co jeszcze? Reguluje ciśnienie krwi, przeciwdziała niedokrwistości, tak? No, patrz, bo ty odpowiadasz na pytania, które tu panie zadają, aha, a ja wiem, i najwięcej cennych właściwości mają te suszone kwiaty. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w Papadce miałam taki gojnik od Greka, jak on ma na imię? Zapomniałam. Christopher, zapomniałam, muszę do niego znowu zadzwonić i on ma taki, nam sprzedawał taki gojnik, tak, premium, że po prostu były ścięte całe takie kwiatostany długie i tak w taką dużą paczkę włożone. Nie wiem, czy pamiętacie. A czy, że one tak wyglądały, to było pół biedy, ale to były z Olimpu bezpośrednio, one były takie strasznie drogie, ale i też, takie grube. No. Ale też były mocno nasączone olejem. Te są też bardzo fajne, zobaczcie, bo są duże, a nieraz, słuchajcie, popatrzcie sobie w sklepach, nieraz jest taka sieczka, to takiej sieczki nie kupujcie, żeby to był ten, żeby to był taki kwiatostan i ten kawałek kwiatostanu na jedną filiżankę wystarczy, ale mówię, my tutaj w Papadce to parzymy od razu w dzbanku. My tutaj mamy chyba 3 czy 4 dzbanki, słuchajcie, no teraz jest czas, no teraz jest lato, bardziej więcej wody pijemy, tak, ale już właśnie do Marka mówię, już jeszcze, słuchaj, 2 tygodnie, zrobi się chłodniej, to wszyscy będziemy szukać jakichś herbatek, tak? I mówię, to w dzbanku zaparzyć i bardzo fajnie smakuje, tak? Znowu wstawka, pamiętajcie, bo tak, żeby to źle nie zabrzmiało. Herbata jest napojem, czy tam jest jedzeniem, woda czysta jest wodą i poza tym, znaczy to, żeby znowu uśredniać wszystko i mówić, że trzeba, każdy ma wypić 2 litry wody, czy tam 3, to jest przesada, bo każdy ma swoje własne ciało i ono działa inaczej, ale to, że powinniśmy wypić jakąś ilość wody, no w moim przypadku rzeczywiście w pewnikiem około 3 litrów, bo jestem duży, to jest ważne. To jest woda, czy tam woda z delikatną solą, ale nic więcej. Herbatka nie liczy się do tego litrażu, tak? Bo woda wam oczyszcza organizm i robi tam kilka fajnych innych rzeczy, ale nie herbatka. Herbatka jest dodatkiem zawsze. Dobra. No i to tak tyle, słuchajcie, żebyście wiedzieli, że jest taka herbatka jak gojnik, jest smaczna, fajna, niepolska, na odporność, tak? Jak usłyszycie nazwę, szałwia libańska, herbatka górska. Gorzej brzmi, bo jakaś libańska, no, nie? Ale no, ale gojnik, co jeszcze, gdzie ten gojnik? Pola w ogóle daje sobie szansę, bo ty tam widzisz, to właśnie mówimy o tym, ty pytasz, co właśnie gojnik, jestem przekonany, że jeżeli twoje dziecko pije cokolwiek innego niż czarną herbatę, jest przyzwyczajony do różnych smaków, gojnik mu po prostu zasmakuje. I to bez słodzenia, bez niczego. My jeszcze mamy, słuchajcie, z gojnikiem olej żywokostowy z gojnikiem. A, tak. Też fajny właśnie do twarzy.
On stoi tam na tej półce, Marek, tej drewnianej. Widzę, no, no. To jeszcze wam pokażemy, bo jeszcze mamy, słuchajcie, też się zdarzają różne maści z gojnikiem, nie? Ale tutaj najbardziej popularny jest ten olej żywokostowy z gojnikiem, który jest do wcierania w bolące miejsca, ale nie tylko, bo on, jego można też jako olej kosmetyczny na twarz zastosować. Działa przeciwzmarszczkowo. Nawet jak wam zabraknie w domu balsamu, spokojnie się tym olejem możecie wysmarować. Tak? I Paulinka, to samo co zawsze, tak? Ja nie znam badań mówiących o tym, że nie możesz, bo są badania niektórych ziół, które mówią bezpośrednio, że nie możesz, ale nikt, każdy, kto nie ma badań na to, że można, a takich badań się na kobietach w ciąży nie robi, więc pisze się zawsze, że nie można, albo mówi się o tym, żeby się skonsultować z lekarzem, który powie ci to samo, bo nikt nie podejmie za ciebie decyzji w tym momencie o tym, że możesz wziąć jakieś zioło. Mimo że nawet tradycja mówi o tym, że nie ma problemu, ale nie ma badań, ponieważ na kobietach w ciąży nikt nie robi takich badań, więc nie ma wiarygodnych źródeł. Jak nie ma źródeł, to nikt nie potwierdzi, że można. I tak będę wam mówił przy każdym praktycznie ziole, chyba że będzie zioło, nie, w ciąży przy każdym ziole to usłyszałem. Ale tak samo macie przy każdych tabletkach. Tak, tylko to trzeba czytać. Poczytajcie ulotki, w każdej tabletce jest, że kobiety w ciąży tak naprawdę nic nie mogą i kobiety karmiące też nic nie mogą. No ale tutaj musicie wszystko sobie same już tutaj dopowiedzieć, tak? My za was tego nie możemy zrobić. Olu, być może patrząc na niektóre zioła, być może tak jest, bo powodują zatrzymanie wody w organizmie, ale jednak nie taka jest funkcja, a ja to mówię z perspektywy raczej ajurwedy i generalnie nawet dietetyk wam powie, że macie pić dużo wody i to czystej wody, więc ja bym nie kombinował, tak jak przy kobietach w ciąży nie kombinowałbym, bo po co przekombinowywać, tak? Można coś znaleźć, są te rzeczy, które tam zatrzymują tę wodę, ale ona nie ma być zatrzymana, ona ma właśnie przelecieć przez organizm i wyczyścić to, co ma wyczyścić, nie? Więc najtaniej, najprościej. Ja czym dłużej żyję, tym uważam, że czym prościej, tym lepiej. Tak jak biżuteria mojej żony. Widzicie, nie kupi mi nic nowego. Słuchajcie, herbatka z gojnika 15,99. Od razu mówię cenę, żeby jak cię tutaj... To jest paczka 50-gramowa, ale tego tutaj naprawdę tej herbaty dość sporo tutaj wyjdzie. Alinka mówi, że olej z gojnikiem używa do twarzy. Tak. A my znowu przedłużyliśmy. Przedłużyliśmy. Kończymy, bo musimy jeszcze coś. O godzinie 10? Transmisja sprzedażowa, na którą wam serdecznie zapraszam. O 15? Tak? I o 15 też będzie transmisja dzisiaj. Dzisiaj nic nie planuję już. Mamy przypięte... Pewnie troszkę przenika do... Tak, na 99% przenika jak większość substancji, ale nie ma badań, więc jak nie ma badań, to my nie opowiadamy, bo wolimy nie, nie? No. Tutaj tak, widzisz, Ola od razu pisze, że mogą wywołać skurcze. Przy tym nie znam, ale tak jak mówię... Ale jak nie wczoraj opowiadaliśmy wam o tym, o moringze... Tam na pewno. I tam na pewno moringa ma, tam jest przebadana i moringi nie wolno podawać kobietom w ciąży, bo może wywołać skurcze, tak? Wczoraj jak ktoś oglądał poranek, to o herbatce z moringa opowiadaliśmy i tam nie wolno. Na gojnik nie ma takich badań, tak? Ja znam zioła poronne, ja znam zioła, które działają, przynajmniej jedno, które działa jak tabletka po, można je znaleźć praktycznie we wszędzie. I tam jest jednoznacznie powiedziane, że nie można. I tam już historycznie wiemy, że to jakby działa, tak? Ale to są rzeczy, które są ukierunkowane w jakimś kierunku i nie zamierzam się tą wiedzą jakby dzielić. Akurat tą, bo ona nie jest zbyt dobra, dlatego żeby stosowało je każdy, kiedy chciał. Ale są, tak jak mówimy, jak nie ma badań, to wolimy wam powiedzieć, nie ma badań, nie stwierdzono. I to jest dla mnie uczciwsze podejście niż zarobienie dla was 5 zł, bo to jest bez sensu. Tu nie o to chodzi, nie? No. Dobra. O, widzisz, tutaj akurat Ola pisze. Oczyszcza z toksyn woda, pomaga starszym wszystkim. Tak jest. Z rana, słuchajcie, gdybyście... Patrzcie, znowu przedłużam, tym razem ja. Podstawowa zasada, którą uczy mnie Pijusz, a ja nie mogę się do niej zastosować. Co rano 2 kubki ciepłej wody na spokojnie wypite, zanim cokolwiek zacznie się robić, zanim się zęby umyje, chyba że ktoś pali papierosy, wtedy najpierw pasta, potem reszta, ale spróbujcie wypić co rano 2 kubki ciepłej wody. Zobaczycie, jakie to jest ciężkie. Niby proste, a ciężkie. Jakie powie pan? A nie, Polenka, nie ma szans.
Nie ma szans. Aczkolwiek ostatnio kupiłem książkę za 150 zł i tam są afrodyzjaki. Tym się będę dzielił w przyszłości, bo jest naprawdę dobra. To jest książka z lat 90. Obecnie połowa tych roślin jest nie do zdobycia w handlu, więc tym bardziej ciekawe. Dobra, ale lecimy z dowcipem. Wiecie, że o 10 się widzimy na transmisji sprzedażowej. Dowcip i słuchajcie, kończymy, żeby nie rozwadniać się, nie za bardzo. Dobra, słuchajcie, jedziemy tak. Panie doktorze, każdej nocy śnią mi się nagie dziewczyny, które wbiegają i wybiegają z pokoju. Rozumiem, że chciałby pan, żeby się nie pojawiały. Nie, ale może pan zrobić, żeby one nie czaskały tak drzwiami? Męski czy damski dowcip? Męski. Męski, no dobra, czyli mój. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia. Cześć.